Pierwsze zwycięstwo Polaków na Mistrzostwach Świata piłkarzy ręcznych. Biało-czerwoni po dramatycznym meczu pokonali Argentynę 24-23. Do przerwy rywale prowadzili 12-11, głównie za sprawą przestoju, który przydarzył się naszej kadrze między 20 a 30 minutą. Polacy zdołali wtedy tylko raz trafić do siatki, a zespół z Ameryki Południowej uczynił to czterokrotnie. W drugiej połowie wynik długo oscylował wokół remisu. Dopiero w końcówce biało-czerwoni odskoczyli na kilka bramek, głównie za sprawą świetnie interweniującego Sławomira Szmala. Najbardziej wartościowym zawodnikiem w polskiej drużynie został wybrany Krzysztof Ilewski, autor 5 goli. Wśród rywali najskuteczniejszy był Diego Simonet, który 6 razy trafił do siatki. We wtorek kadra Michaela Biglera zmierzy się z Rosjanami. Ci w niedzielę ulegli Niemcom 26-27.